Dobra, teraz przechodzimy do drugiej części naszych rozważań i jest to omawianie myśli związanych z pamiątką śmierci Pana Jezusa na podstawie drugiej Księgi Mojżeszowej, rozdziału 12 oraz książki właśnie pod tytułem Exodus, czyli Wyjście. Dzisiejsze rozważania to jest część rozdziału Wyzwolenie Pierworodne, czyli od strony 179, akapit 35 i chyba 36, ale nie będziemy szli zgodnie z kolejnością z tej książki, ale zgodnie z tymi właśnie myślami, jakie są tutaj w wersetach podane. I zanim zaczniemy je omawiać, to sobie przypomnijmy troszeczkę, co badamy w tym roku, jaką część. Czy ktoś chciałby przypomnieć? Proszę bardzo. A więc no obecnie zastanawiamy się nad tym, jak wyglądała sytuacja wychodzącego Izraela, a więc no, tych czynności, które Izraelici mieli wykonywać po spożyciu baranka i podążaniu dalej. Chociaż istotą tych naszych rozważań jest ofiarowanie baranka. I tutaj nasze rozważania, no, jakby się koncentrują, ale cała podróż Izraela jest również pokazana jako droga, którą lud Boży wychodzi z strefy grzechu i podległości szatanowi, który jest przedstawiony w faraonie, do wolności, którą obiecuje im Bóg. I w związku z tym, że jest to opowieść typiczna, a więc wszystkie czynności, wszystkie obrazy, wszystkie zdarzenia, które są tu opisane, nie są zdarzeniami, czynnościami czy obrazami przypadkowymi, które się koniecznie miały wypełnienie tylko w tym jednym obrazie wychodzenia z ziemi egipskiej, ale raczej ich istotą jest ich antytypiczny obraz, czyli wypełnienie się to duchowe z wartościami duchowymi. I nad tym się właśnie zastanawiamy. Dziękuję. Dziękuję. Tak, można zobaczyć tutaj też takie spiętrzenie tych symboli. To powiedzieliśmy, że przedstawia to wyjście ludu Bożego z królestwa szatana, prawda? Ale czy w momencie, kiedy była ta pascha i naród izraelski wyruszył z Egiptu, to on już przestał być całkowicie pod szatanem? No nie. No nie, no bo jeszcze szatan, widzimy, wykonuje pewne ruchy, żeby ich wrócić do siebie, tak? Żeby ich zatrzymać pod Czyli niby swoją są kontrolą. wolni, ale z drugiej Tak, strony ten że faraon dalej działa, nie? tak, i oni są pełni strachu, że nie dadzą rady się obronić. Dalej. A jak Izraelici przeszli przez
Morze Czerwone, to już są w Królestwie Bożym? No właśnie, no właśnie, a to. Mieli dojść do Chananu. Chanaan, Królestwo Boże. Samo przejście przez Morze Czerwone. Generalnie widzimy w antytypie, to już jest koniec, że tak powiem, problemu, bo faraon zostaje zniszczony. Ale z trzeciej strony wiemy, że zależy z jakiego punktu widzenia patrzymy, prawda? Więc to już pokazuje zniszczenie szatana we wtórej śmierci. Ale z pewnego punktu widzenia oni jeszcze nie doszli do Chanaanu. I podobnie tutaj, w tym święcie, prawda, jest święto mamy krześników, którym mieli nie jeść kwasu przez 7 dni, tak? Powiedzieliśmy, że kwas przedstawia grzech, tak? Czyli po tych 7 dniach to oni już w Królestwie Bożym już mogli popełniać grzechy? Skoro mogli jeść rzeczy z kwasem? Nie, no właśnie. Właśnie jak już przyzwyczaili się do tego, że nie wolno im jeść tych rzeczy kwaszonych, to już im nawet do głowy później nie przyszło, żeby jeść coś kwaszonego. Ale to mówimy o tutaj, dlatego mówimy, że trzeba patrzeć na te święta w odpowiednim świetle Tak. i nie i rozróżniać obrazy, żeby nie próbować, że odtąd teraz żyją w Królestwie Bożym, prawda? Tylko ten obraz tego święta ma swój konkretny zastosowanie Tak, i nie można tego, że tak powiem, rozciągać na wszystko. Mamy te 7 dni, które mówiliśmy, że przedstawia między innymi całe życie, całe życie, czyli całe życie, tak, tego chrześcijanina, albo cały wiek Ewangelii, prawda? Cały wiek Ewangelii, czy inaczej mówiąc, 7 okresów rozwoju Kościoła. Tak? 7 okresów rozwoju Kościoła, w których no, te różne rzeczy tam są. I swoją drogą, kiedy doszli do Morza Czerwonego? 3. dnia. Nie? Czyli w połowie przeszników mniej więcej. Więc to trzeba zwracać uwagę, że z jednego punktu widzenia przejście przez Morze Czerwone już pokazuje końcówkę tysiąclecia, ale z innego punktu widzenia, z tego punktu widzenia tego święta przeszników, to nie, bo to jest połowa mniej więcej no, tego okresu wieku Ewangelii. Bo oni tam doszli, później musieli cofnąć troszeczkę, tak, żeby dojść No i do tej. tak dalej, że tak powiem, tam było to poczekanie i tak dalej, zanim będzie rano i tak dalej. Żeby faraon nabrał pewności, że pobłądzili i że błąkają się w tej chwili i że nie wiedzą, gdzie mają iść. I to go upewniło, dodało mu sił, że tak, właśnie tak należy postąpić. I on tutaj w swoich decyzjach był jeszcze bardziej Przekonany przekonany o człowiek. swojej słuszności. Ale w każdym razie głównie mi chodzi o to, że trzeba na te zapisy patrzeć z punktu widzenia pokazanego w tych zapisach i odnośnie tego, co rozumiemy, że to Święto Przeszników ma przedstawiać. Że nie można sobie brać i że tak powiem, próbować tego dostosować do każdego możliwego sposobu interpretacji, tylko do tego, który jest przedstawiony, tak? No to jest taka ogólna myśl. I że one tutaj w ogóle są, tak dalej. No dobrze, to przeczytajmy sobie wersety 17 i 18, bo mam nadzieję, że uda nam się oba te wersety omówić, bo nie ma aż tak dużo treści, szczególnie w tym 17 wersecie. Kto by chciał, to bardzo Proszę. proszę. Przestrzegajcie święta przeszników, gdyż w tym właśnie dniu wyprowadziłem zastępy wasze z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego święta przez wszystkie pokolenia, jako ustanowienie wieczne. W pierwszym miesiącu od wieczora 14 dnia tego miesiąca aż do wieczora 21 dnia będziecie jedli prześniki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ze swojego przekładu chciałby przeczytać? Mogę z tajemnicy przeczytać. Proszę bardzo.
I będziecie przestrzegać przeszników, albowiem w ten dzień wywiodłam wojska wasze z ziemi egipskiej. Przecież przestrzegać będziecie dnia tego w narodzie waszych ustałą wieczną. 1. miesiąca 14 dnia tegoż miesiąca na wieczór jeść będziecie przeszniki, aż do dnia 21 tegoż miesiąca na wieczór. Dziękuję bardzo. No. I o czym to jest takie ogólne pytanie? Jest jakby takie święto związane z radością, z związaną z wyzwoleniem z ziemi egipskiej. Czyli wtedy naród izraelski mógł właśnie opuścić to miejsce swojej niewoli i poczuć tam wolność, tak? I to było właśnie jakby takie święto związane z tą radością z tego wynikającą. Proszę. Proszę. Ja bym tu jeszcze dodała, że tak jak w wierszu 17 mówi, przestrzegajcie święta przeszników, czyli jakby to było takim nakazem, że macie to przestrzegać, że macie to przez cały okres życia. Dziękuję. Dziękuję. To jest 16 Nie, i 17. 17, 18. 17. Proszę. Tak. A więc, bo to oczywiście w łączności z tym 16, który mówił, że tym szczególnym świętem będzie ten pierwszy i siódmy dzień. I w tych dniach będzie można zrobić tylko to, co jest potrzebne do tego, żeby przygotować sobie cokolwiek do spożycia. A w tym pierwszym i siódmym dniu wszystkie inne czynności są zabronione. No i tutaj ten 17 tyczy się tego, że mówi, że będziecie obchodzić święta przaśników, bo w tym właśnie dniu wyprowadziłem wasze zastępy z ziemi Egiptu, dlatego będziecie obchodzić ten dzień po wszystkie pokolenia jako ustawę wieczną w pierwszym miesiącu od wieczora 14 dnia tego miesiąca do wieczora dnia 21 tego miesiąca będziecie jeść przaśny chleb. Czyli, że te 7 dni w tych 7 dniach no, będziecie jedli przaśniki, ale tym świętem takim no, tym uroczystym będzie ten pierwszy i siódmy dzień, w których coś szczególnego się dzieje. No a co dzieje się w pierwszym dniu szczególnego w antytypie? Ano w pierwszym dniu w szczegółach w antytypie jest nasz Pan, tak? Jest nasz Pan i apostołowie i oni są, dają tą szczególną, świętą no, atmosferę i to rzeczywiście święte rzeczy tam są objawiane i do nich jest naród zachęcany i a siódmy jest w które przyjście, czyli która obecność naszego Pana w siódmym dniu i też jest on obecny już osobiście i to są dwa te takie z tych świętych, te dwa najświętsze dni i widzimy, że wtedy w tym siódmym dniu jest ten obfity zalew prawdy. No ale tak jak w pierwszym dniu ten obfity zalew prawdy Izraelu był
w gruncie rzeczy przez większość odrzucony, tak przy wtórym przyjściu ten obfity zalew prawdy, wydany przez różne narzędzia no, aktywnie działające przy wtórym przyjściu, jest również przez świat odrzucony. No i tutaj też no, chociaż jest nakaz, że mają to być te 2 dni szczególnie święte. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze coś? Dobrze. To były takie myśli ogólne, no ale chciałbym zacząć może od pewnej kwestii. Zobaczmy. Werset 15. Przez 7 dni będziecie jedli prześny chleb, tak? 16, że tylko można robić to, co każdy przyjmuje, potrzebuje do jedzenia. 17. Będziecie obchodzić święto prześników. 18. Będziecie jeść prześny chleb. 19. Przez 7 dni nie znajdzie się żaden zakwas w waszych domach. 20. Nie będziecie jeść nic kwaszonego. Będziecie jeść tylko prześne chleby. Cały czas powtarza się jedno i to samo, nie? Czemu? Kto to przedstawia? No, proszę. Proszę. Naciskiem na lud Boży przez cały okres rozwoju Kościoła było, że nie mieszajcie się z grzechem. Nie przyjmujcie rzeczy grzesznych, błędnych, bo stracicie powołanie do czy swój urząd w kościele. I przestaniecie być tym Izraelem duchowym. A więc jeżeli ktoś w sposób świadomy naruszał te grzeczne, znaczy naruszał te nakazy żywieniem się prześnym chlebem, a więc niezepsutym, niegrzesznymi naukami, no i jeżeli ktoś to naruszał, no więc wypadał. Oczywiście Jezus prowadził ich w swojej w drodze poświęcenia, żeby się rozwijali, ale jeżeli ktoś stawał się uparty w tym przyjmowaniu i podążaniu drogą poświęcenia, no to były te poszczególne stopnie, że w których no najpierw stracił koronę, później tam coś tam, później coś tam, później coś tam i w końcu mógł stać się członkiem której śmierci i mógł umrzeć. Jeżeli naruszał te i to obowiązywało cały wiek Ewangelii. Ale ze szczególną mocą to było podane w tym pierwszym i ostatnim filmie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Proszę. Tak, to już rozumiem, że te prześne pieczywo oznaczało czyste, szczere, bez grzechu. A więc przez wszystkie okresy rozwoju Kościoła, 7 tych okresów rozwoju, członkowie Kościoła karmili się czystą, prawdziwą prawdą. Ona miała być bez grzechu. A jeśli coś było nie tak, no nie, karmili się nie tym, co trzeba, no to odpadali, byli członkami wtórej śmierci. I tak jak już tutaj w tekstach mamy zaznaczone, szczególnie w tym pierwszym okresie i siódmym, ostatnim, niemniej jednak no, ta prawda była czysta, szczera i przyswajana przez nich. Dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze? Proszę. To takie myśli, że właśnie jeżeli to była czysta prawda, a jednak miało być też to oczyszczanie, no to też jedynie co mogło pomóc, no to właśnie też patrzenie na Pana Jezusa, tylko w nim mogło być to jakby oczyszczenie, ta prawda, czyli cały czas to napominanie, tak mi się kojarzy, że miał przywoływać do Pana Jezusa, że tylko On może być, może oczyszczać. Dziękuję. No właśnie, to napominanie było wielokrotne. I to między innymi tak oznacza, że wielokrotnie miało być podawane. Tak? Miało być przypominane. Czyli przez cały ten okres tego wieku Ewangelii co jakiś czas były przypomnienia, tak? Nawołujące do czego? Do posłuchania się tego kwasu. Do pozbywania się tego kwasu i do czystego życia. Tak? Pierwszy Koryntian, 5 rozdział, 8 werset. Pierwszy Koryntian, rozdział 5, werset 8. Przeczytajmy. Proszę. Proszę. Tak, odchodźmy święto nie w starym kwasie, a nie w kwasie złości i rozpusty, ale w przaśnikach szczerości i prawdy. Dziękuję. Jakie święto? Od razu powiedzmy sobie. Werset poprzedni. Święto Przaśników. Nie. Paschy. Święto Paschy. Paschy. Święto Paschy. Właśnie o to mi chodziło, żeby. Ale tutaj w święcie Przaśników przaśniki nie przestają mieć tego znaczenia. Znaczenie, tak dalej. Że generalnie to się odnosi do święta Paschy, tak? Żeby przaśniki szczerości i prawdy, czyli prawdziwego, dobrego, szczerego życia, tak? I prawdy, czyli no, to prawdy, tak? Żeby właściwie rozumieć. Oczywiście na miarę możliwości, jaka była dostępna w tych okresach czasu, tak? Bo wiek Ewangelii to był taki dość trudny okres czasu, kiedy te różne prawdziwe nauki były zaciemnione, odrzucone i górowały błędy w różnych rzeczach, z tym w kwestii obchodzenia, właściwego obchodzenia pamiątki śmierci Pana Jezusa, tak? Robili sobie ludzie całą masę tych poglądów, jakie obchodzić. I owszem, w sporej części pozostał opłatek, tak? Jako taki literalny chleb bez tych drożdży, tak? I to właściwie jedyne, co zostało, bo literalny emblemat im nie przeszkadzał, przeszkadzało im jego znaczenie symboliczne. Tak? Kolejna sprawa. Chyba, że ktoś chciałby jeszcze coś tutaj dodać. Rozważaliśmy troszeczkę sobie na temat tego odzyskiwania tej prawdy, na temat właściwego obchodzenia Wielkanocy. Tak, Wielkanocy. No, no, święta Paschy, które zostało nazwane Wielkanocą. Ale to już tam inna sprawa. Że reformatorzy tłumaczyli, że żadna transubstancjacja, czyli przekształcenie literalnego chleba w literalne ciało nie ma miejsca, bo jedno i drugie jest symbolem, między innymi, tak? I tej kwestii symbolicznej tutaj trzeba było powyjaśniać, ale no tutaj ta kwestia tego wielokrotnego przypominania jest zwrócona uwagę, że w różny czas było to przypominane. A dlaczego było to tak bardzo przypominane i potrzeba tego przypominania? Też już o tym mówiliśmy, ale powiedzmy to sobie jeszcze raz.
Trwać całe życie chrześcijańskie. Tak, że miało to trwać z pewnego punktu widzenia przez całe życie, a z drugiego punktu widzenia Przez cały wiek przez cały Ewangelii. wiek Ewangelii, do wszystkich, którzy kolejni się rodzili i mieli należeć do nich. No, trzeba było im to powiedzieć. Musiało to do nich dotrzeć, że powinni w ten sposób właściwie to obchodzić. I to nawet niekoniecznie było tłumaczone z punktu widzenia biblijnej prawdy, ale zauważmy, jak się spojrzymy do historii, to generalnie te reformacje, to one w sporej części nawet nie zaczynały się przeciwko błędnym naukom, tylko przeciw niemoralności, jaka panowała tam w kościele. To były głównie reformy etyczne, moralne, bo widzieli, jak ci mnisi rzekomo żyli w czystości, a wcale w czystości nie żyli. A do tego były kwestie doktrynalne. Ale problemem było przede wszystkim to, co ludzie widzieli, jaka tam się niemoralność panuje i tak dalej. Więc to było takie wzywanie, że wy takimi nie powinniście być, wy powinniście być czyści. Tak? No i to właśnie przypominanie, żeby porzucać grzech przeciwko temu, co się tam dzieje i co widzicie. Nie bądźcie tacy jak wasi rzekomi zwierzchnicy duchowi. No dobrze. A zwierzchnicy duchowi co mówili o swoich No, wiemy, złote, a skromne. dobrze. Kolejna sprawa, na którą chciałem, żebyśmy zwrócili uwagę, bo w tym właśnie dniu wyprowadziłem wasze zastępy z ziemi Egiptu. O jakim tu dniu jest mowa? A o czym tutaj jest mowa? O jaki dzień tu chodzi? No, dzień zabicia baranka. Czyli który dzień? 14 lipca. 14 lipca. Ale zobaczmy, to dla nas jest z jednej strony oczywiste, ale z drugiej strony Żydzi absolutnie mówią, że my jesteśmy głupi. Absolutnie mowy nie ma. 15 to jest. Bo kiedy się praśniki zaczynają? Ano 15. Dla nich, tak. To jest 15 jest dzień wyjścia z Egiptu dla nich. Jeżeli liczyć według kalendarza tego gregoriańskiego, czyli którego my uznajemy w tej chwili, to tak, to był 15. Ale jeżeli liczymy według kalendarza żydowskiego, w którym doba zaczynała się o godzinie o zmierzchu i kończyła się o zmierzchu, czyli że a zmierzch w tym czasie to była gdzieś godzina 18, czyli że jeżeli oni zaczynali baranka zabijać zaraz o 18 Ano, później. i tu się właśnie, że tak powiem, nasze rozumienie różni, bo współcześni Żydzi mówią, że absolutnie nie, że baranek był zabijany pod koniec 14 Nisan. Takie jest ich twierdzenie, że trzeba przygotować, żeby nie czynić, nie pracować 15, dlatego 14 pod koniec oni szykują tego baranka. Tak? To jest ten tak zwany dzień przygotowania, a 15 przychodzą na gotowe i już go jedzą. Ale to nie jest nic nowego, bo oni w czasie, kiedy Jezusa Dokładnie tak. zabijali, to już właśnie w ten sposób to Dlatego mówią, że to świętowali. nasze rozumienie jest kant tyłka potłuc, bo oni od zawsze tak świętują, jak świętują. I to mają rację, może tyle, że nie od zawsze, tylko od pewnego czasu, w którym, bo w każdym razie za czasu życia Jezusa już w ten sposób świętowali, czyli rzeczywiście z punktu widzenia jednego człowieka, no może być, że od zawsze tak było. No nie od zawsze. W opisie starotestamentowym jest to inaczej, Tak, ja więc. byłem bardzo zdziwiony, że oni właśnie inaczej zupełnie do tego podchodzą. Ja myślałem, że dla nich ten opis jest jednoznaczny, że to było 14 Nisan i tak dalej. Ale absolutnie nie. Kiedyś miałem długą dyskusję na ten temat i absolutnie oni to odrzucają. Mówią, że to ja jestem totalnie, moje zrozumienie tutaj nie ma miejsca, że to wszystko wcale nie było tak, tylko że oni wyszli 15.
No, ja i mówię, no ale przecież ten baranek, tak, miał być jedzony i o północy przechodził ten anioł śmierci. No właśnie, no 15 po północy przechodził anioł śmierci. No, także, że tak powiem, jest bardzo ciekawa sprawa, tak? Zobaczmy, że... A te słowa tutaj oni odbierają, że będziecie obchodzić święto Przeczników, bo właśnie w tym dniu wyprowadziłem wasze zastępy. No to jeżeli zostali wyprowadzeni, tak, tego, no to musi być 15. To jest dla nich jeden z koronnych dowodów, że to miało miejsce 15 Nisa. Ale przeczytajmy. Będziecie obchodzić święto Przeczników, bo w tym właśnie dniu, w tym, czyli w którym, bo 14 wyprowadziłem wasze zastępy z ziemi Egiptu. Będziecie obchodzić to święto, bo w tym dniu, w tym właśnie dniu, poprzednim od tego, co jest, od teraz jesteście wolni. No i tak, że tak powiem, to i jeszcze ten 18 werset, że od 14 dnia, od wieczora 14 dnia tego miesiąca do wieczora 21 dnia tego miesiąca będziecie jeść pszczny chleb. No tak. Ale zwróćmy uwagę. Przeczytajmy. Werset 15 jeszcze raz. Przez 7 dni będziecie jeść pszczny chleb. Już w pierwszym dniu usuniecie zakwas z waszych domów, bo ktokolwiek będzie jadł coś kwaszonego od pierwszego dnia aż do siódmego, ta dusza zostanie wykluczona z Izraela. No właśnie. Tak? A ten werset 18 mówi, że w pierwszym miesiącu od wieczora będziecie jeść pszczny chleb, tak? To skąd się bierze 15 Nisan, to usuwanie zakwasu? Właśnie. No. Jeżeli miał zostać usunięty 14, to skąd się wziął 15? No tak, z tym, że ich 15 już nie było w ich domach. Oni byli tylko w domach, które wzięli z No sobą. ale tak powiem, tak czy inaczej, bo 16 też dalej byli i tak Tak, dalej. już. No. Może jeszcze ta kwestia, że owszem, 14 wieczorem mieli jeść przaśniki, tak? Ale czy gdziekolwiek jest mowa o tym, żeby w dziennej porze 14 musieli jeść przaśniki? Nie, wieczorem jest podkreślone. W trakcie tej Paschy, Paschy, tak? tak. A później już nie. Natomiast ponownie przaśniki mieli jeść od 15. Tak? Od początku 15 mieli jeść przaśniki. To jest bardzo ciekawe, że jest taka przerwa. Nie? Czemu jest ta przerwa? Może inaczej. Czemu chleb z kwasem był zabroniony w trakcie święta Przeczników, ale nie był zabroniony podczas dziennej pory 14 Nisan? To podpowiem, co przedstawia święto Przeczników. Siedem okresów rozwoju Kościoła, tak? A siedem okresów rozwoju Kościoła inaczej jest zwane Wiemy Wiekiem Ewangelii. I podczas wieku Ewangelii Kościół miał karmić się tylko czystą prawdą, tak? I pozbywać się grzechu, usuwać ten grzech, żeby nie karmić się grzechem. Dlaczego? żeby się oczyścić po prostu. Tak? I żeby móc żyć, bo, No tak, bo inaczej karą, stracisz zapłatą za grzech jest śmierć, tak? Nie może. Nie mógł spożywać nic kwaszonego, nie mógł popełniać grzechu, tak? Nie mógł być grzeszny, bo mógł tracić swoje życie. No tak. A
Czternasty Nisan, to czy co przedstawia czternasty Nisan? Czy cały czternasty Nisan przedstawia wiek Ewangelii? A, jest podpowiedź. Może od wieczora, dlatego się zaczyna. Zobaczmy, Może na to spożywanie baranka. że noc 14 Nisan, ta, od której się zaczyna 14 Nisan, przedstawia wiek Ewangelii. Tak? Co do rana nie spożyjecie, to ogniem spalicie. Tak? Dlaczego? Co do rana nie spożyjecie, to ogniem spalicie? To zeszłoroczne rozważanie, albo Tak, sprzed dwóch tak. lat. No To co? znaczy, jeżeli Kompletnie. chodzi o usprawiedliwienie z wiary i usprawiedliwienie tymczasowe, że ono będzie tylko działało, usprawiedliwienie z wiary, tylko w wieku Ewangelii. Jeżeli na wiek tysiąclecia ono nie przechodzi, czyli że jeżeli prawdy związane z usprawiedliwieniem z wiary ktoś nie przyjmie, nie, czy to. To ono nie ma już zastosowania w wieku tysiąclecia. I w wieku tysiąclecia jest inny rodzaj usprawiedliwienia, i dlatego tam już usprawiedliwienia wiarą nie będzie. Jeszcze powiedzmy sobie dlaczego, bo to jest bardzo istotna sprawa. Dlaczego skończy się zastosowywanie usprawiedliwienia z wiary? Bo Kościół już został skompletowany. Bo Kościół został skompletowany. Po co to było? Może wybrać ten kościoła, to A żeby wybrać członków Kościoła, tak, to rozważaliśmy szczególnie w trakcie naszych czwartkowych, no ale proszę. To znaczy, żeby wybrać członków Kościoła, że Bóg nie ma do czynienia z człowiekiem grzesznym, tak? I żeby mógł mieć do czynienia z grzesznikiem, ten grzesznik musi być usprawiedliwiony. Ładnie tak. Czyli musi być w boskich oczach widziany jako sprawiedliwy. I teraz, żeby Bóg mógł ich uczynić rzeczywiście sprawiedliwymi, to oni muszą być, przyjść do niego sprawiedliwi. A jak sprawiedliwi? No, sprawiedliwi z wiary, czyli w intencjach muszą być doskonali i wtedy Bóg może ich błogosławić im następnymi krokami, tak? To zwróćmy uwagę, że nowe stworzenie, czyli to, czym się stawali, była bardzo istotna sprawa, tak? Że Abraham był usprawiedliwiony z wiary, tak? Inni starzy synowie byli usprawiedliwieni z wiary, ale nowymi stworzeniami nie byli. Jednak czym się różnił Kościół usprawiedliwiony z wiary od tych poprzednich usprawiedliwionych z wiary? Tak? To, o czym mówiliśmy, że od momentu, w którym Pan Jezus umarł, tak? I zmartwychwstał, otworzyła się droga do wysokiego powołania. Że okuł został złożony i od tej pory można było z niego skorzystać. W jaki sposób skorzystać? Ano ci, którzy chcieli pójść za Jezusem, mogli powiedzieć: to ja już nie chcę żyć dla siebie i świata, czyli rezygnuję z mojego prawa do życia na doskonałej ziemi jako doskonali ludzie, po to, żeby pójść za Jezusem. Czyli żeby pójść tam, gdzie on, wyrzekam się możliwości zmartwychwstania jako człowiek, zresztą rodzaju ludzkiego. I Pan Bóg, Pan Jezus, przyjmując to ich poświęcenie, mówili, że okej, okay, w związku z tym będę traktował cię jako sprawiedliwego, bo Pan Jezus gwarantuje, że on cię do tej sprawiedliwości doprowadzi, albo umrzesz, tak? Utracisz życie. W związku z tym, może inaczej, w momencie śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, skoro okup został złożony, Pan Jezus miał go do dyspozycji i mógł go dać Adamowi i wyciągnąć cały rodzaj ludzki z grobu,
Tak? No mógł, miał taką możliwość. Od wtedy miał możliwość dać Adamowi. No to czemu ciągle jeszcze umieramy? Czemu Adam jeszcze nie zmartwychwstał? Ano temu, że ten okup był zastawem, tak? W boskiej sprawiedliwości. I Pan Jezus dawał ten zastaw dla każdego z tych, którzy mieli być częścią Jego Kościoła. Za apostoła takiego, za apostoła innego i tak dalej. Gdyby, że ja ich doprowadzę, Panie Boże, patrz na tego apostoła takiego czy śmakiego już jako na doskonałego, bo ja gwarantuję, że doprowadzę go do tej sprawiedliwości. Tak? No ale Pan Bóg mówi, no dobrze, to skoro on zrezygnował z tego prawa do ludzkiego życia, żeby zapoczątkować istnienie jako istoty duchowej, ale jaką ja mam gwarancję, że on to dopełni, tak? Że on nie przy... Nie, ja mu dam życie, on zabierze to życie i będzie sobie żył. To Adama nigdy nie wskrzesimy, bo on musiałby znowu umrzeć. Tak? Bo ofiara Pana Jezusa jest jeden za jednego. Jeden za jednego, tak, za Adama i w nim za cały rodzaj ludzki. Więc jeżeli apostoł Jan dostanie na przykład to możliwość, że Pan Jezus jakby umarł za apostoła Jana, to już tylko nie ma. Dla nikogo innego nie ma. Dlatego trzeba będzie zebrać ten zastaw od apostoła Jana. A apostoł Jan nie ma z tym problemu, bo on obiecał, że on złoży swoje życie, tak? Razem z Jezusem. Zrobi tak, jak on będzie, bo naśladując go, zrezygnuje ze swojego ziemskiego życia, mimo że miałby prawo, tak jak Jezus, być przez wieczność. I jeżeli apostoł Jan czyni to dobrowolnie, złożył swoje życie, no to wszystko w porządku, tak? Był wierny aż do śmierci, razem z nim. Została zasługa zwolniona, może przypadać następnemu. Tak? No ale to od razu sobie powiedzmy, ale tych osób, którym było to zastosowywane, było więcej, tak? Nie tylko apostoł Jan, ale i Paweł, Piotr, inni, Tomasz, inni członkowie Kościoła jednocześnie byli na tym samym zestawie. Że gdyby którykolwiek z nich zatrzymał tą zasługę dla siebie, no to by nie było już dla Adama. Dlatego to było takie Skorzystać i oddać. skorzystać i oddać, i to miało się w pewnym momencie zakończyć. Tak? Wszyscy członkowie Kościoła, którzy mieli być zebrani, zostali zebrani. I później, bo ta zasługa, którą Pan Jezus zdobył, no kiedyś musi do tego Adama trafić. Więc, żeby ona mogła trafić, to wszyscy członkowie Kościoła muszą no, oddać swoje życie, tak? Złożyć, oddać ten zastaw zasługi, żeby ona była zwolniona. I dopóki trwała ta noc, to załatwianie się tutaj tego 14 Nisan, dopóki trwało to załatwianie rzeczy z pierworodnymi, dopóty ona miała być no, użyta. Ten baranek miał być przyswajany przez pierworodnych. Tak? I innych, którzy byli razem z nim w domu. Ale w pewnym momencie te wersety mówią, że werset 10, nie zostawicie z niego niczego aż do rana. Jeśli by coś z niego zostało do rana, spalicie to w ogniu. Tak? Czyli do rana, do początku tysiąclecia. Spalicie to w ogniu. Ogień, czas ucisku. W czasie ucisku, w czasie Epifanii, to, o czym rozmawialiśmy na poprzedniej godzinie. Jest to objawienie tych osób, które przychodzą z Jezusem, i w tym okresie czasu, gdy członkowie Kościoła się kończą, dalej już nie ma tej możliwości. Takiego rzeczywistego bycia zasłoniętym zasługą Pana Jezusa. Bo musi ona być dla Adama. Żeby ludzkość mogła zmartwychwstać. W związku z czym ta noc przedstawia wiek Ewangelii, tak? Czyli siedem okresów istnienia Kościoła, wieku Ewangelii, są przedstawione w tej nocy. Więc w tej nocnej części
Izraelici mieli spożywać prześniki, tak? 14 Nisan wieczorem mieli jeść te prześniki, ale rano i tak dalej nie było już tego obowiązku. Dlaczego? Bo co przedstawia dzienna pora 14 Nisan? Wyjście. Tysiąclecie. 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 Mhm. Tysiąclecie. A dlaczego wtedy znowu można jeść z kwasem? Bo już szatan tak nie powinien. Nie no, dopiero jest wyciągany lud Boży z tego Egiptu. Tak? Kiedy ludzkość nie będzie mogła jeść z kwasem? No, no po tysiąc będzie mogła Po jeść. tysiącleci nie będzie mogła jeść. Tak? A wcześniej dlaczego mogła? Dlatego, że nasz Pan tysiącleciem no, jest rolę Boga w tysiącleciu przejmuje nasz Pan nad ludzkością i on w tym czasie robi wszelkie zabiegi, żeby doprowadzić ich do doskonałości. I wszelkie potknięcia, jeżeli są popełniane, no to rozlicza tymi ludźmi w procesie sądu. Dzieją się różne, czyli że no, jest to pouczanie, czyli że są ludzie grzeszni, którzy mają ten kwaśny chleb i A grzesznik, czy musi jeść prześniki? raczej grzesznik nie musi jeść Nie musi. Powinien, ale prześników. nie musi. Dobrze by było, jakby ja, ale jak nie będzie ja, to jest do tego prawo. Zauważmy tą kwestię, że grzesznik ma prawo grzeszyć. Do kiedy? No, aż do końca tysiąclecia, a albo jak do czasu, kiedy przestanę być grzesznikiem. Czas nie być grzesznikiem. Albo dlatego, że przestanie chcieć być grzesznikiem, albo do czasu, kiedy skończy się ta możliwość jego życia, jaką ma. Tak. Tak? Albo czas dla niego, kiedy jest tolerowane to, że on jest grzesznikiem. Dlatego nie ma tego zakazu jedzenia rzeczy kwaśnych w dziennej porze. Że jak to mówi ten Izajasza, zdaje się, momencik. Tak, o tych, że będzie dzień, który będzie trochę światła, Nie, nie ten werset. a wieczorem dopiero będzie jasno. Nie. No, to... Chodzi mi o ten werset, że jako dziecko będzie traktowany ten, kto nie dożył 100 lat. Aha, no. Jako 100 lat, tak muszę. Dzieci w 100 latach umrzemy. Tak. Izajasza 65 rozdział, werset 20. Izajasza 65 rozdział, werset 20. Nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym, ani starca, który by nie dopełnił dni swoich, bo dziecię we 100 latach umrze, a grzesznik, choćby miał i 100 lat, przeklęty będzie. Tak? Dziecię we 100 latach umrze. Stuletnie dziecko. Z jakiego punktu widzenia stulatka można nazwać dzieckiem? Tysiąc lat nie wiem. Jeżeli miałbym mierzyć No, dłużej. z punktu widzenia życia Nie. wiecznego, to 100 latek to jest dziecko, to No. albo inny jeszcze takie spojrzenie, to widzimy, że są niektórzy ludzie, którzy starcami są już, wiekowymi mocno, a cały czas kryteria życiowe mają nastolatków. Pierwszy Koryntian, rozdział 14, werset 20. Pierwszy Koryntian, rozdział 14, werset 20. Przeczytajmy.
Czytaj mi to. Bracia, nie bądźcie dziećmi wyrozumieniem, ale bądźcie dziećmi złością, a wyrozumieniem dorosłymi bądźcie. I jeszcze Biblię Tysiąclecia, czyli ten na samym dole. Bracia, nie bądźcie dziećmi w swoim myśleniu, lecz bądźcie jak niemowlęta, gdy chodzi o rzeczy złe. W myślach waszych bądźcie dojrzali. Widzimy. Czyli dziecię we 100 latach umrze. Ci, którzy mimo pouczania, tak, tego procesu sądu, bo który zaczyna się od pouczania, nie chcą nic zrozumieć. Nie przyjmują tych pouczeń, jakie Jezus daje. Ale zobaczmy, że tutaj jest mowa, że dziecię umrze, jak będzie miało 100 lat. Czyli, że ci grzesznicy będą mieli 100 lat na to, żeby sobie przemyśleć sprawę, czy jednak by chcieli pójść za Jezusem. Czy że te warunki tysiąclecia, że może by jednak się zmienić. I to jest bardzo łaskawe, że nie dość, że miałeś swoje życie teraz, obecne, krótsze lub dłuższe, w trakcie którego żyłeś pod dozorem na zło, widziałeś, do czego prowadzi zło, grzech i tak dalej, jego skutki, i teraz żyjesz, i teraz widzisz, do czego doprowadza życie w Królestwie Bożym, i że sprawiedliwość popłaca, i tak dalej, i że do czego doprowadza brak dozwolenia na zło, a ty się dalej nie chcesz zmienić wewnętrznie. No to ten werset mówi, że takie dziecko, jak będzie miało 100 lat, to umrze, bo ono się nie chce dać pouczyć. To Pan Bóg mówi, no to nie będziemy marnować dla ciebie dłużej czasu i ciebie, że tak powiem, dręczyć tym, żebyś ty żył dłużej, bo jak przez 100 lat się nie zechciałeś ani odrobinę zmienić, to ci nie będziemy dłużej męczyć, starczy ci. Pozwolimy, żebyś przestał żyć. Ale to z innego punktu widzenia możemy patrzeć na człowieka, że człowiek ma okres swojego życia, tamte kilkadziesiąt lat, na to, żeby się czegoś nauczyć, pomijając nawet Słowo Boże. Ty z samego doświadczenia powinieneś się czegoś nauczyć. Widzimy ludzi w późnym wieku życiowym, kilkudziesięcioletnich, tam 80, 70, 80 lat, którzy kryteria życiowe mają nastolatki. Dla nich, oj, no jakby tak jeszcze ciało pozwalało na to, to ja bym teraz wziął i no i tak jak ci nastolatkowie tam bym fikał i widać, że oni przeżyli to życie, ale żadnych wniosków z tego nie wyciągnęli. Człowiek powinien wyciągać wnioski ze swojego życia. Z samego życia, nawet pomijając to, że Słowo Boże jest. Możesz nie sięgać do Słowa Boże. Apostoł Piotr do tego nawiązuje, że mówi, że nie jesteś bez winy. Mówi, że Bóg ci udowodnił przez samą przyrodę, przez fakt, że żyjesz i poruszasz tym. Masz być istotą myślącą i masz być wyciągać wnioski z różnych zdarzeń życiowych. Skoro nie wyciągasz, to znaczy, no, żyjesz na próżno. Ale zwróćmy uwagę tutaj przede wszystkim w naszym kontekście, jakie to jest łaskawe, że w tej porze dziennej, tego 14 lipca, nie ma obowiązku jedzenia tych wrześników dla całego rodzaju ludzkiego, że nie ma obowiązku, żebyś ty był od razu sprawiedliwy, żebyś ty się poświęcał. Nie. Nie ma obowiązku, żebyś ty przychodził do Jezusa i rezygnował z grzechu, z błędu i tak dalej. Jest bardzo ciekawa sprawa, że Pan Bóg i Pan Jezus nie życzą sobie, żeby ktokolwiek został zmuszony przeciwko swojej własnej woli Na siłę. na siłę, żeby rezygnował z błędu i z grzechu. Nie musicie. Nie macie takiego obowiązku, Chyba, ale to zróbcie. że chcesz iść za mną, a to wtedy musisz zrezygnować z tych i tamtych rzeczy. No, to Wtedy musisz, że zacznij jeść tak, wcześniej. no, wtedy zaczniesz jeść przeciwników, wtedy musisz zacząć rezygnować. Ale jeżeli nie chcesz iść za mną, to nie. W ogóle się to nie dotyczy. Jesteś poza. I zwróć uwagę też, to jest bardzo istotne, że w trakcie tego 14 lipca, nawet dziennej pory,
To gdzie oni byli? Byli w Kanaanie? No Czy byli nie, za Morzem Czerwonym? nie, byli w Egipcie. Byli w Egipcie. Tam jeszcze byli w Egipcie. Tam jest to, tam niektórzy rozważają i tak dalej, że wtedy opuścili jakieś te granice administracyjne, doszli do pierwszych tych rzeczy. Bo tam mówili, że no przecież trzeba było jeszcze się zwinąć i tak dalej, nie? Tak? Tam jeszcze było, no zebrać się w kupę chociażby. Bo owszem, te wersety, tam później będziemy o tym rozważać, prawda? Te wersety od 32, że rano, że 31, Faraon wezwał Mojżesza i Arona w nocy i powiedział, w nocy, nie? Jasno powiedziane, że to jeszcze ciągle była noc. Wy i wyjdźcie. Idźcie i służcie Panu. Zabierzcie te swoje trzody i bydło. I on wziął więc ten lud i tak dalej. Zrobili te różne rzeczy. No ale sama ta kwestia organizacyjna jeszcze trochę potrwała. Tym bardziej, że lud pospolity, który tam przy okazji wyjścia Izraelitów też się tam z nimi zabrał. Przy okazji. To wszystko musiało potrwać. No i tam, i to tak, no różnie, ale to będziemy o tym mówić, jak szczególnie dojdziemy do tamtych wersetów, no, w naszym rozważaniu. No dobrze. To czy coś jeszcze tutaj, w tej kwestii, tego dnia? Proszę. A ja chciałam tylko dodać, że właśnie jak widać, że ten cały plan jest skierowany dla człowieka, jak właśnie najpierw był wybierany kościół, oni właśnie, że musieli jeść tylko te prześniki, że jakie to było poświęcenie i cały czas to było skierowane dla człowieka, dla innych ludzi, którzy są słabsi i będą mieć swój czas później. No i jak misterny ten plan jest i trzeba właśnie zwracać na to uwagę, że to jest cały czas miłość Boga. Dziękuję. No właśnie, że to jest plan pomyślany z miłością i uwzględniający słabości Tak, ludzkie. to. Bóg mówi, ja wiem, że ty jesteś grzesznikiem. I ja wiem, że ty grzeszysz. Ale skoro jesteś grzesznikiem, to nie możesz nie grzeszyć. Ale ja bym chciał, żebyś ty chciał przestać grzeszyć. Jak tylko zechcesz przestać grzeszyć, no to zaczniemy współpracować. Wszelką niezbędną pomoc. Tak? No dobrze. To jeszcze jedna rzecz. Dlatego będziecie obchodzić ten dzień po wszystkie pokolenia jako ustałą wieczną. Co to przedstawia? Może nawet to znaczy chodzi o zabicie baranka, tak? A no właśnie. Żeby z wdzięczności za to, co Pan, że tak powiem, wypełnienie tego obrazu Pan Jezus dokonał i co dzięki temu dla nas wynika dla rodzaju ludzkiego, będziemy obchodzić no, rok rocznie, tak? Czyli nawet myślę, że chyba w Królestwie Bożym również będziemy w ten sposób dziękować Panu Jezusowi i Panu Bogu za to, że po prostu dali nam szansę na życie wieczne. Dziękuję. Dziękuję. To jest jedna z bardzo ważnych myśli. To jest to, że obchodzenie pamiątki zawsze jest i będzie właściwe. Tak? I pamiętanie tego, co się stało. Ale druga rzecz, jaka tutaj jest związana, to to, że tak jak powiedzieliśmy, Żydzi obchodzą święto prześników, nazywając je Paschą i świętują wyjście Izraelitów z Egiptu. Oni nie bardzo świętują tego baranka. Baranek dla nich jest tylko drobnym elementem tego, co się stało.
Głównym elementem są te prześniki i szczególnie wyjście z Egiptu. Mówią, no przecież patrzcie, bo w tym właśnie dniu wyprowadziłem wasze zastępy z ziemi Egiptu. To jest najważniejsze, tak? Świętujemy wyzwolenie ludzi z Imperium Szatana. Podczas gdy, tak na dobrą sprawę, bez tego baranka by się nic innego to nie stało. I zobaczmy, jaka tutaj jest, że tak powiem, sugestia nawet na przyszłość, że zawsze się powinno wspominać wyzwolenie pierworodnych, tak? To jest ta główna część, zbawienie Kościoła. Ale że ludzie to będą wspominać i wiecznie obchodzić? Wyjście z niewoli szatana. Tak. Ludzie będą obchodzić wyprowadzenie siebie. Tak, zbawienie ludzkości będą wspominać na zawsze. Podczas gdy powinni i teoretycznie mają i teoretycznie będą wspominać wyzwolenie Kościoła. To jest takie ciekawa No, są kwestia. pierworodni, ale my nie byliśmy pierworodni, ale myśmy wyszli. Bliższa koszula ciało, jak to Tak, mówią. tak. Świętujemy nasze Bo wyzwolenie. to mnie dotyczy, a te pierworodni, no też, oni też, tak. I to ważne, by tak ważne było. I tutaj mamy to jedną linię myśli, no ale kolejna linia myśli to jest taka, że na przykład wiele osób, w tym z tych badackich grup, mówią, że no jeżeli uważacie, że kościoła już nie ma, to czemu świętujecie pamiątkę, tak? Przecież ona była tylko dla pierworodnych, ta Pascha, nie? No jeżeli nie jesteście pierworodnymi, to czemu obchodzicie tą pamiątkę? A no właśnie dlatego, że to miało być Cała rodzina, przecież cały tak dom. i że macie to obchodzić po wszystkie pokolenia. To, że z tych, to dotyczyło pierworodnych, a nie nas, my się nie czujemy pierworodnymi, to nie znaczy, że mamy tego nie obchodzić. Mamy się nie czuć pierworodnymi w tym symbolu, ale to nie znaczy, że mamy nie obchodzić tej pamiątki. I to jest, myślę, bardzo istotna kwestia, która szczególnie nas dotyczy. Tak, że czemu w ogóle obchodzimy pamiątkę? Ano temu, że jesteśmy objęci tych, którzy mają po wszystkie pokolenia obchodzić tą pamiątkę. Tak? Antytyp. No bo mówią, że no, czemu wy to świętujecie, jak wy się nie czujecie pierworodnymi? Świadkowie wręcz to do granic absurdu doprowadzają w ten sposób, że u nich obchodzić pamiątkę mogą tylko ci, którzy twierdzą, że są jeszcze tym ostatkiem. A wszyscy pozostali, którzy tam są, podają sobie te talerzyki z ręki do ręki, bo on się nie czuje godny właśnie. No on nie jest tutaj, to on ma nie obchodzić tej pamiątki. No właśnie masz. Jeden z wersetów, który mówi, że będziecie obchodzić ten dzień na pamiątkę. Dobrze, czy jeszcze ktoś chciałby coś tu dodać? No to dziękuję i tymi myślami zakończymy. Bo to jest 18, to jest cały czas też wspominanie. No i plus omówiliśmy, że pierwszy miesiąc od wieczora 14 dnia do wieczora 21 dnia będziecie jeść przaśnik chleb. Ale w dziennej porze 14 nie było to wymagane. Dziękuję bardzo i zapraszam następnym razem. Dziękuję. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.